wtyczki do CLS-a nie jest najgorzej. Nie za bardzo ogarniam, bo pierwszy dzień w ogóle jestem ze wszystkim, z samochodem, z aplikacją i tak dalej, więc jakbym ja jakoś jeździł źle, czy też nie czuł auta za szybko, za wolno, to ja bardzo przepraszam, ale tak. Proszę się nie przejmować. No naprawdę, szczerze od serca przepraszam, ale mam nadzieję, że będzie chyba dobrze, nie wiem. Ma pan też szczęście, że ja jeszcze śniadanie nie jadłem. Czy pan Hubert? Tak. To ja rozmawiam właśnie z panią Martyną. Ona zamówiła przejazd dla pana. Zapraszam do przodu, jest więcej miejsca. Okay. Czyli pani Martyna zamówiła panu. Pan, tak, bo ja zgubiłem portfel i wszystkie za nim nową kartę. A wiedział pan, jakie auto szukać? Nie. A, czyli ten, bo generalnie pani Martyna zrobiła panu niespodziankę i zamówiła ekskluzywny samochód, żeby pan dojechał, nie wiem, czy do pracy, już nie pamiętam. Do pracy. Tak, w iście doborowym, może nie to, że towarzystwie, bo to o sobie bym mówił, ale w okolicznościach doborowych. I dlatego jedziemy teraz 600-kannym samochodem. Ten przejazd kosztuje 800 zł, panią Martynę. Poważnie? No. Jak to jest możliwe? Pan mi powie. No nie wiem, tak. Chciała zamówić, może się pomyliła, czy coś, nie wiem. A jak to jest możliwe? Znaczy, bo ona zamawiała zwykłego Bolta, wie pan? Proszę się nie martwić, wkręca pan. Tak myślałem, ale dobra, no podjechał facet, to wsiadam, mówi, że mnie zabierze, to jadę. A jakbym był na przykład jakimś kryminalistą? No właśnie, gdzieś zabiera teraz na wycięcie narządów jakiś. No, czemu nie? Właściwie, w sumie. Zaraz zamknę drzwi. Teraz możemy się pobawić. Proszę się nie bać, oczywiście żartuję. Coś jedzie? No jedzie do mnie, ewidentnie. Za szybko ruszyliśmy. Niestety. Nie mogłem się powstrzymać. Koniec. Nie ma nawet powodu, żeby tak jechać, bo są chodzi. Boże, jak się wystraszyłem. Co, nawet gdy będziemy? Cześć, Mira. Mira. Cześć, Mira. Piona. Mira. O Jezu. Jakie filmy pan oglądał? A właśnie też, jak pan tak jeździł taksówką, właśnie tam mówił właśnie, że Opel miał przyjechać, a tam Bentley podjeżdżał czy coś. Tak, to moje filmy. No, to oglądałem. Ale masz super rysunki, ale dużo jeszcze ci zostało. No, bo tylko jeszcze dostała. Fajnie. Loda fajnego zrobiłaś tutaj, narysowałaś. Nie spodziewałem się, szczerze powiedziawszy, zwłaszcza, że jadę do pracy dzisiaj tak naprawdę na godzinę. To za godzinę spotykamy się z Pogosem. Przegadać dwie rzeczy, nie? Ale i to jest minus obu aplikacji, że nie można mieć takiej listy ulubionych kierowców, bo z taksówkarzami jest tak, że można mieć numer do ulubionego taksówkarza i jeździć z nim na Uberze. Ja mogę panu dać swój prywatny numer. Możemy się wymienić, ja bardzo chętnie po pana przyjadę. Bardzo będę wdzięczny. To bez problemu, jak najbardziej. Jak tak długo, jak nie będzie to kosztować 800 zł. Nie. Drugi przejazd for free, ten chyba też jest po for free, bo ja tam klikam zawsze, że ten. Ale koniec końców mówię, że dogadamy się na jeden uśmiech, można powiedzieć. I nie ma żadnych kruczków. To w takim razie do zobaczenia za godzinę. Napiszę SMS. Dzięki. Spoko. Kierowca na telefon, na życzenie. No super. Dzięki do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobra, a w międzyczasie złapiemy innych. Szybciej. Dobra, Mira. Odliczamy. 3, 2, 1. Muszę dzwonić. Nie masz takiego, Mira, uczucia, że o, coś w środku jest nie tak? Że cię wciska w fotel z dzieckiem, trzeba niestety uważać. Ale jak mam tam lekko przyciszyć, to się wszyscy znają. To jest odpowiedzialny rodzic. Pasy.
pasy. Trzymaj się. Te pasy. Sam jestem pod wrażeniem. Uwaga, sprawdzamy hamulce. Aż mi kamera spadła. Hejka, witam ponownie. Cześć. O, witam. Jak to się składa? A, przypadki, nie? Chodzą jak, po ludziach. Jak w pracy. Wiesz co, no na szczęście dzisiaj tylko tak, tak. Ciekawy samochód też będzie do wypożyczenia w cylindersach, więc jak chcecie, no to zapraszam. I muszę powiedzieć o subskrypcji. Musicie subskrybować kanał. Podobno to ważne. Dowiedziałem się, że ponad 90% osób, które oglądają filmy, nie subskrybują kanału. A te liczby coraz bardziej mi doskwierają, że ktoś mi mówi, że ty masz tylko 140 kilka tysięcy. Trzymajcie się, cześć.